o 13. Bartosz Tołodorowicz, zapraszam na informacje. Żyjemy w epokowym momencie, kiedy niskie ceny energii i niskie stopy procentowe prawdopodobnie na dłuższy czas odeszły w przeszłość, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Premier podkreślił, że rząd robi wszystko, by zdusić inflację, utrzymać niskie ceny i nie doprowadzić do wzrostu bezrobocia. Nasze działania polegają na tym, aby poprzez odpowiednie taryfy doprowadzić do niższych cen energii cieplnej. Nawet 9, a niektórzy eksperci podają, że 10 milionów gospodarstw domowych ze wszystkich łącznie razem około 14 milionów gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z zerowych wzrostów kosztów energii elektrycznej. Czyli mimo, że koszty energii elektrycznej szaleją na całym świecie wokół nas w szczególności, w Europie w szczególności, mimo, że są bardzo wysokie podwyżki cen energii elektrycznej praktycznie we wszystkich krajach europejskich, dla gospodarstw domowych mamy stabilne ceny w roku 2023. Warto podkreślić, że żyjemy w absolutnie epokowym momencie, kiedy niskie ceny energii i niskie ceny kosztu pieniądza, czyli niskie stopy procentowe, prawdopodobnie na dłuższy czas odeszły w przeszłość. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Komisji Europejskiej o wprowadzenie sankcji na Iran. To pokłosie dostarczania Rosji przez Teheran uzbrojenia, w tym m.in. dronów, które są wykorzystywane do ataków na infrastrukturę cywilną. Zełenski ostrzegł przed kolejnymi rosyjskimi atakami na ukraiński system energetyczny. Rosja kontynuuje zacięte ataki na obwód doniecki. Wróg ponosi tam poważne straty, ale mimo to nadal prowadzi swoich zmobilizowanych rekrutów i najemników na śmierć. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy wytrzymują ten straszny nacisk, którzy pozostają nieugięci i bohatersko bronią naszych pozycji. Z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen omawialiśmy dzisiaj zwiększenie presji na reżim irański. Ich współudział w rosyjskim terrorze musi zostać ukarany i będziemy to nagłaśniać nie tylko wśród naszych dotychczasowych partnerów. Cały świat będzie wiedział, że reżim irański pomaga Rosji przedłużyć tę wojnę, a więc przedłużyć efekt tych zagrożeń dla świata, które zostały sprowokowane właśnie przez inwazję rosyjską. Gdyby nie irańskie dostawy broni dla agresora, bylibyśmy teraz bliżej pokoju, a to oznacza bliżej całkowitego rozwiązania kryzysu żywnościowego, bliżej zahamowania rosnących kosztów życia, bliżej stabilizacji rynku energetycznego, bliżej bezpieczeństwa radiacyjnego, które wciąż jest przedmiotem rosyjskiego szantażu. Dlatego absolutnie każdy, kto pomaga Rosji w przedłużeniu tej wojny, musi odpowiadać za jej konsekwencje razem z nią. Dziś okupanci znów użyli irańskich dronów szturmowych. Niektóre z nich zostały przechwycone, ale niestety część również trafiła. To nie naród rosyjski prowadzi wojny na Ukrainie, a żołnierze i najemnicy. Takie słowa padły z ust papieża Franciszka na pokładzie samolotu podczas podróży powrotnej z Bahrajnu. Jak przyznał, woli tak myśleć, ponieważ szanuje naród rosyjski. Franciszek podkreślił, że Watykan jest zaangażowany w mediację pomiędzy Rosją a Ukrainą. Uderza mnie okrucieństwo, które nie jest cechą narodu rosyjskiego, bo naród rosyjski tworzą wielcy ludzie. Ono charakteryzuje najemników i żołnierzy, którzy idą na wojnę, jakby to była przygoda. Wolę myśleć w ten sposób, ponieważ mam wielki szacunek dla narodu rosyjskiego i rosyjskiego humanizmu. Wystarczy pomyśleć o Dostojewskim, który do dziś inspiruje chrześcijan do myślenia o chrześcijaństwie. Do 19 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy samolotu pasażerskiego w Tanzanii. Piloci z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych mieli problemy z lądowaniem. Ostatecznie wylądowali na jeziorze Wiktorii. Należący do linii lotniczych Precision Air samolot zmierzał do leżącego nieopodal jeziora lotniska w mieście Bukoba. Na jego pokładzie znajdowały się 43 osoby, 39 pasażerów i 4 członków załogi. Przyczyną katastrofy miały być skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne. Piloci lądowali podczas gwałtownej burzy i w ulewnym deszczu. Według świadków zdarzenia samolot tuż przed katastrofą chwiejnie szybował, po czym wodował na jeziorze Wiktorii. Piloci zostali uwięzieni w kokpicie. Na miejsce wysłano służby ratownicze, które podjęły próbę wyciągnięcia maszyny z jeziora. Ludzie otwierali drzwi awaryjne, ale tylko gdy próbowaliśmy ich ratować, do środka wlewała się woda.
Sam uratowałem 7 osób. Deklarujemy dalsze udzielanie wsparcia zarówno dla pasażerów, jak i rodzin ofiar katastrofy. Prosimy dotknięte rodziny o zachowanie spokoju. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do rządowego szpitala, gdzie otrzymają odpowiednią pomoc medyczną. Prezydent Tanzanii Samia Hassan złożyła kondolencje rodzinom ofiar oraz wezwała do zachowania spokoju w obliczu tragedii. W egipskim Sharm el-Sheikh trwa konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu COP27. Delegaci z blisko 200 krajów będą dyskutować m.in. o rekompensatach szkód wywołanych przez globalne ocieplenie dla biedniejszych krajów. W konferencji bierze udział prezydent Andrzej Duda. Doroczna konferencja klimatyczna ONZ tym razem organizowana jest w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh nad Morzem Czerwonym. Ma rozpocząć się od wystąpień około 120 przywódców. Prezydent Andrzej Duda ma mówić o bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie dostaw, dbałości o ochronę środowiska, a także o kryzysie żywnościowym wywołanym przez rosyjską inwazję na Ukrainę. COP27 w Egipcie ma zakończyć się przyjęciem przez wszystkie kraje nowych zobowiązań dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Kraje rozwijające się mają nadzieję, że uda się też ustalić mechanizm reparacji klimatycznych, czyli odszkodowań, które miałyby być im wypłacane przez kraje rozwinięte, czyli Zachód, obwiniany o doprowadzenie w ciągu ostatnich dekad do degradacji środowiska. I to już wszystkie informacje w tym serwisie, a za chwilę konferencja Solidarnej Polski na temat sytuacji górnictwa węgla kamiennego. Kolejny serwis o godzinie 14:00. Zostańcie Państwo z nami.